Chodź to zobaczyć ze mną. Dobra. Nie no ja pierdolę, co on kupa jest robokop, czy co? Cicho. Za późno. la lamusy, przyszliście się sami poddać pewnie haha. Przyszedłem do waszego szefa. A gówno nas to obchodzi, nikogo nie przepuścimy. Wpuścić go skoro taki odważny. Ale uważaj. To może być podstęp. Dziwne, że się odważyłeś tak między nami wejść. Wiesz, że możemy cię teraz zabić. Wiem, nie jestem głupi. Chyba jednak jesteś, ale mimo wszystko masz chłopie jaja, nikt by tak nie zrobił, więc słucham, co teraz chcesz zrobić? Po co przyszedłeś? Przyszedłem ponegocjować. Oho, widzę, że chyba się poddajecie. Wręcz przeciwnie. Daję ci szansę się poddać i oszczędzić wszystkie straty wojenne. Nie ma mowy. Nie zabijecie teraz, tylko dlatego, że pokazałeś naprawdę dużą odwagę, jesteś godnym przeciwnikiem. Odejdź i się przygotuj, niech wygra lepszy, ale nie licz na walkę fair play, haha. Robisz duży błąd. Jak ci poszło? Do dupy. Nadal chcą walczyć, wracamy do Europy. Czemu wracamy? Przecież przyszliśmy tutaj ich pokonać. Jak chcesz pokonać tego szefa, co? Nie mamy tu szans. Dlatego wracamy. Jak wam poszło? Do dupy. Ten szef nadal żyje. Musimy się tutaj bronić. To co my teraz zrobimy? Kombinuj coś, a nie cały czas czekasz na kogoś. Haha e, ha, nie mamy szans. Możemy już się pogodzić z przegraną. Trafimy pewnie tam gdzie ty co. Czyli gdzie? W zaświaty. Stamtąd są potępione kraje. Haha, ha, tak samo jak stare Niemcy. Odwal się, no. W takiej chwili chcesz żartować. A co mi szkodzi, haha, ha. zaraz. Cicho, cicho, morda wszyscy, co ja powiedziałem, stare Niemcy. Przestań już. Nie rozumiesz. Egipt, jak można kogoś przywrócić za światów potępionych? Zabijając państwo, które jest obecnie na jego miejscu, tak samo jak było z nami. Czekaj, co ty kombinujesz. Właśnie, co ty chcesz zrobić? Posłuchajcie. Jest ktoś, kto mógłby go pokonać. Czyli kto? Niemcy. Pamiętam, jak dali mi nieźle w kość. Co ty chcesz zrobić? Nic. Tylko mówię, że stare Niemcy dałyby radę nam pomóc. Tylko jest jedno, ale. Musiałby cię ktoś zabić. Nie ma mowy. Zresztą Trzecia Rzesza cię zabije pewnie od razu. No właśnie. Jak wywołać cesarstwo niemieckie, a nie Rzesze? Da się wywołać wybrane państwo? Nie wiem. To pewnie działa losowo. Posłuchaj proszę, już mi naprawdę nie chodzi o te wojny. Ja cię naprawdę lubię. To wszystko to były żarty. Ale teraz jesteś naszą jedyną nadzieją. Jeżeli nie byłbym z Nigerką, to sam bym to zrobił. Nie mówię ci, żebyś się zabiła, ale pomyśl, co możemy zrobić. Eh, wiem, że nic innego nie możemy zrobić. Przepraszam za wszystko. Zgadzam się, zabijcie mnie. Przepraszam, ale ja nie dam rady. Niech to zrobi ktoś inny. Ja to zrobię. Dobrze, Niemcy, będę tęsknić. Jakieś ostatnie słowo? Strzelam. Czekaj, kurwa. Idioto, coś ty zrobił? Przecież miałam ją zabić. O co ci chodzi? Nie dałaś jej nawet powiedzieć ostatniego słowa. A ostatnie słowo jest święte. Cholera, nic się nie dzieje, to nie zadziałało kurwa, zabiliśmy ją na darmo. Rzeczywiście, ja spadam. Co złego to nie ja. Biedne Niemcy, musimy szybko coś innego wykombinować, bo niedługo tu przyjdą, a my nie dość, że jesteśmy osłabieni, to na dodatek jeszcze zabiliśmy sojuszniczkę. Ty gnoju mały, jak możesz mnie atakować? Jest, jednak się udało, witaj. A ten co? Głupi, że się cieszy nagle na mój widok, czy co? O Boże, jednak się udało całe szczęście. Ten o kolejny kretyn. Z czego wy się cieszycie, że wróciłam? Macie przecież przejane. Spokojnie, my cię specjalnie przywróciliśmy. Nie chcemy być wrogami. A ty, kurwa, kim jesteś i co tu robisz? Widzę, muszę zrobić porządek w tej Europie. Słuchaj, wiem, że masz ogromną chęć przejąć Europę i nas pokonać, ale mamy większy problem i ty masz ten problem z nami. Ciekawe co, pewnie chcecie mnie w coś wrobić, wiem, że Polsko jesteś cwana, nie dam się wykiwać. To niestety nie żarty. Spójrz na nasze ziemię, połowa Europy jest zniszczona, nawet USA nie ma, więc chyba to oczywiste, że jest tu ktoś, kto może też ciebie tak urządzić. M. ty no fakt. Jest tu coś szajse nie tak. Jesteś w stanie pokonać każdego? Nie wydaje mi się, nie będę was obraniać, sami sobie z nim radźcie. On powiedział, że tu przyjdzie i całą Europę pokona. Europę? Ma Europejczyków za słabych czy co? Uważa, że jesteśmy słabi? Gdzie on jest? W Afryce. Kurwa, barany jedne, byle murzyna co jeszcze nie tak dawno temu urzucał się z małpami odchodami, nie potrafią pokonać. Który to jest? W tym problem, że jest ich trzech: Iran, i tamtych dwóch na końcu. Szaise, nikt mi nie mówił, że jest ich aż trzech: kurde ale mają duże tereny, co tu się odwalało? Zajęli wszystko, i zaraz ruszą na Europę, pomogę ci z nimi, jestem równie silny. Nein, ja sama sobie poradzę. Nie wtrącajcie się, pokażę im, że z Europą się nie zaczyna. Guten Tag, Murzyny. Co Murzyny, co? Ja jestem z Azji, a nie Murzyn. Dla mnie możesz być nawet z Ameryki, i tak wrócisz tam skąd przeszłaś. Czekaj, bo kim ty jesteś, nie widziałam cię, zaraz, przecież ty jesteś tym, no, kurde, zapomniałam, takim starym państwem, nie pamiętam już, ale co tu robisz nagle? Co to zmieni jeśli się dowiesz? W sumie nic, tak tylko byłam ciekawa, kogo właśnie pokonuje. Ale miałaś fart fart? To jeszcze raz. Mam też ja zacząć? Po co się pytam, przecież nie potrzebuję twojego pozwolenia. Jestem zbyt duża, żeby poszło ci łatwo, chociaż przyznam, jesteś silna. Jeb kolejny raz, haha, zabawa jak z dzieckiem. Dzieckiem? Co jest kurwa? Coś ty powiedziała? Zabawa jak z dzieckiem? Ała, moja głowa. No, akurat teraz musi zacząć boleć. Dobra, wytrzymam tyle do końca tej wojny. Co to się odwaliło? Co to było? To jest jakiś potwór. Nie mogę się dać temu czemuś pokonać. Ty chcesz mnie pokonać? Zabiję. To jest jakiś dziwak nie do pokonania. Aj, ten ból głowy nie ustaje, chwila, to ja już Iran pokonałam. Czaj se zarąbiście. Piszcie komentarze, a ja na nie odpowiem w odcinkach po sezonie. Pozdrawiam.